Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy, gdzie my jesteśmy dzisiaj? W Pucku. A co tu, co się będzie działo? No to jest przede wszystkim celebracja wręczenia kapitanowi Jerzemu Radomskiemu, wręczenia najwyższego odznaczenia Bractwa Wybrzeża. Aha. I to jakie to jest odznaczenie? To jest odznaczenie topór. Wojenny. Wojenny. To jest najwyższe odznaczenie Bractwa Wybrzeża dla nas. A za co on dostanie ten topór wojenny? Przystanek Sztuka proszony jest o przesunięcie się wzdłuż stołu razem z poczęstunkiem w tą stronę, żeby tam zwolnić miejsca, bo to nikt nie dojdzie. Czekaj, bo on nie słychać teraz, poczekaj. Teraz mów. Po troszeczku, przesuwajcie. Jeszcze raz. Będzie jego laudacja. Ale to jest, dobrze, to jest jego laudacja. Odwołujemy. Koniec panelu. Panie laureacie, Pomorska Telewizja Narodowa, można dwa słowa? Kreszkę, na razie. Ale ja chciałem z panem wywiad zrobić, Pomorska Telewizja Narodowa. Na razie ja tu czekam na to. Na razie nie zaczęło się jeszcze. Jeszcze się nie zaczęło. Nie. Dwa słowa. Proszę siadać. Gospodarzu! Skąd ten punkt geograficzny jest? No już. Dyskoteka tam jest. Dyskoteka. Kamera, aparat, wszyscy w pogotowiu. Już jest kamera. Słuchajcie, kamerzyści, będzie najpierw salut, więc proszę o wyjście z kamerą i z aparatem na taras. Salut. Na taras. A na taras. Ale na taras. Idziemy. Idziemy na taras. Taras być na taras. Witam. Zaraz być na taras. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz z Gdańska. Skąd jesteś? Z Lublina. O, to moja matka z Lubelskiego. Siadaj, przerzał, tam może. Dobrze. Trzeba przesunąć się tam. Ja mam to. Nie wyrażaj się, bo ja to nagrywam. To będzie w internecie. Pomorska Telewizja Narodowa. Jeszcze powiedz, że Facebook. Pomorska Telewizja Narodowa, taki kanał telewizji. Nie wiem, czy to się czemu to się nazywa Facebook. To się nazywa. Skoro właścicielem jest Zuckerberg. Teraz tak. Gdzie jest Władziu? Proszę Państwa, dosyć siadania, kto stoi, to nie stoi, trudno. Kto ma leżeć, to leży. Gdyby kapitan krajowy zechciał jeszcze usiąść, bo nie wypada mi zaczynać, kiedy on stoi, niech wygodnie sobie spocznie. Dobra. Chodź, żeby się nie nadział na korcie. Już ty chcesz tu usiąść. No nie chce, ale musi, no. Nie jest bilet. No nie chce, ale musi, no. Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie. Proszę o przerwanie rozpustowania na chwilę. Rozpoczynamy kolejny wieczór morski, uroczysty wieczór morski, dlatego że w Pucku stulecie zaślubin Polski z morzem. To była wielka zadyma. Wołali na prezydenta Duda, będziesz siedział i po prostu trudno było go. Ale wyszedł, nie zamknęli go. No taka była reakcja tutaj. Wyszedł. Niemniej jednak wszystko się skończyło, my jesteśmy na własnej imprezie, we własnym gronie. Witam was serdecznie, nowych członków, starych, tam cała pataka starych członków, czyli o Miąższowcy siedzą, kochani, o Niestorunkowie. Solinertowie. Ryszy będzie nam zaraz grał, także tutaj stara ekipa się zbiera. Zosia też gdzieś powinna być. Gdzie ona jest? Jest ona? A jest. Siedź. Nie iść. Dobrze. Witam was serdecznie. Witam całą grupę braci Mesy Kaprów Polskich. Serdecznie was witam. To jest cały rząd. Znakomicie, że jest razem.
O co oni tu dzisiaj przybyli, to zaraz się wyjaśni. Niemniej jednak rozpoczynamy imprezę, jak zwykle uroczystym salutem. Panie chorąży od armat, czas oddać salut. Starszy działowy. Starszy działowy. Dobra, idziemy. Idziemy. Starszy nad armatą, to się nazywało. Gdzie to działo? O, poszła. Jedna armata wybiła. A jest druga armata. Salut oddany. No. I po wszystkiemu już? Tylko dwa raz strzały. I no, dymby. Proszę Państwa, salut oddany, czas zaczynać. Proszę Państwa, w pierwszej części naszej długiej imprezy, bo myślę, że do 21 sobie tu posiedzimy. Albo nie. Witamy serdecznie Stowarzyszenie Przystanek Sztuka. Sztukowy rząd, witamy serdecznie. Dlaczego oni tutaj są, sztuka to, żeby zrealizować to, co zaczęli w zeszłym roku na plenerze marynistycznym w Pucku. Najpierw panie i panowie przyjechali do Pucka, odbył się trzydniowy plener, a w tym roku oto wyniki pleneru wiszą dookoła na wystawie, którą dzisiaj uroczyście otworzymy i rozpocznijmy tym samym wernisze wystawy. W związku z tym, że... To jest lepsze. Jest to wystawa artystyczna. Poprosiłem Zosię Grel, naszą nadworną malarkę klubu Morza Zajma, która miała wiele wystaw u nas w klubie, która będzie łaskawa otworzyć wystawę i wernisaż. Bardzo proszę Cię. To nie szampan. To nie wszystkich. To nie szampan. Oklaski. Ja chciałam otworzyć wystawę z puckiego pleneru artystycznego Towarzystwa Przystanek Sztuka. O, Przystanek Sztuka. Nie miałam wiele wystaw. Ja w Zejmanie miałam 3 wystawy, a w sumie miałam 7 wystaw. I ostatnia moja wystawa była w ratuszu staromiejskim. Ale mnie możesz znaleźć. Tutaj. No i mam nadzieję, bo ja się nie prowadzę. Tutaj mam kierowcę. Zejman w Pucku trafił na podłożliwy grunt i po prostu tak klub jak Zejman jest tu potrzebny. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wystawa jest otwarta formalnie, ale żeby ją dokończyć, obejrzeć. Dokończyć to otwarcie, poprosimy Panią Prezes. Aha. Panią Danutę, bardzo prosimy, Kraszewską, witamy. To dzięki niej tutaj się to wszystko dzieje. Dzień dobry Państwu. Ja chciałam powiedzieć, że we wrześniu mieliśmy plener w Pucku, trzydniowy co prawda, pogoda była bardzo niefajna, ale były takie panie artystki, które pomimo wiatru, deszczu malowały. Reszta z nas robiła fotografie i zainspirowana fotografiami właśnie wykonaliśmy te obrazy, które tutaj są w naszych pracowniach. Chciałam powiedzieć, że ja reprezentuję Stowarzyszenie Twórców Przystanek Sztuka, które ma siedzibę swoją w Straszynie koło Gdańska. Trzeba przyznać, że to jest miejscowość nieduża, ale bardzo uzdolniona artystycznie. Mamy bardzo dużo artystów i prężnie działamy. My mamy stowarzyszenie założone od 2011 roku i muszę śmiało powiedzieć, że odnosimy sukcesy, bardzo prężnie działamy. Robimy plenery, robimy często wystawy, wernisaże. I szczerze mówiąc, to jest nasza pierwsza wystawa, która jest tak daleko od nas, od Straszyna. Tak jak Państwo widzicie,
Wystawa jest bardzo różnorodna, ale ja chciałabym jednak mimo wszystko dać mikrofon kustoszowi tej wystawy, Andrzejowi Tuzinkowi, który tutaj siedzi i właśnie on już opowiadał o wystawie. Ta wystawa była przedtem w Pruszczu Gdańskim, w Szarym Kamyku i właśnie pan Andrzej Tuzink opowiadał. Także bardzo proszę oddać. Proszę Państwa, ja tylko dodam, że tutaj ekipa przyjechała. Oklaski bardzo proszę. Ekipa przyjechała dwa dni temu. Za to stulecie. Dwie drabiny, szef ekipy. Słuchajcie, godzina z hakiem. Wszystkie obrazy wisiały. To była najszybciej zorganizowana wystawa oklaska, jaką zrobiliśmy w Zejmanie. Bardzo proszę. Gratulacje. Dobry, za. Wiesz dalej. Witam serdecznie, szanowne grono. Chciałem podziękować panu Andrzejowi za gościnę. To jest dla nas duży zaszczyt w takim, mam nadzieję, legendarnym miejscu. Będzie legendarnym miejscem, jak Zejman już jest, gościć naszą wystawę. Proszę państwa, stulecie odzyskania dostępu do morza to jest też... To jest temat. Coś związanego z wolnością. I morze też mi się kojarzy z wolnością i sztuka też nam się kojarzy z wolnością, także to jest taka myśl, która mi teraz po głowie chodzi. Jeszcze raz wszystkich witam, zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dlaczego malarstwo, dlaczego artyści w Pucku? Powiem wam, że mieszkamy tu z Dorotką od niedawna, parę lat, w tym miejscu. I dobra, nalewaj. Niewielu malarzy mogliśmy... Tylko nie cały Kubek. Czy w Pucku, czemu nie? Bywają, ale... Dobry. Tak urokliwe miejsce. Bańka o śledziu i pieprzu. To moja? Ona się wyszła. No, wypada bańka o śledziu. Wykorzystać ze wszech miar swoją pieprzu. Tam jeszcze jeden ma pusty. Czemu sekunduje pani Turmistrz? Dziękuję. Żeby miasto stało się również nie tylko miastem kaprów królewskich, ale również miastem artystów, żeby gremialnie przyjeżdżali i żeby na każdym, to takie marzenie jest, żeby na każdym rogu stał sobie malarz ze sztalową. O, malował. Pomalował. Malował. Ja tylko chciałam powiedzieć jedno słowo, że wystawa tutaj będzie do 2 tygodnie, także pan Czerwony mógł umożliwić oglądanie tej wystawy jakimś grupom. I chcemy, my jako artyści chcemy powiedzieć, że ta wystawa również jest związana z sprzedażą, znaczy w tym sensie, że samoobsługa. Jeśli ktoś miałby ochotę kupić jakąś pracę, to można się zgłaszać i kupić tutaj do pana Andrzeja. Andrzej już u nas. Dziękuję uprzejmie. Taka informacja trochę handlowa. Druga bajka o świecie. Ja przy okazji widzę nowe twarze. Wkroczył na salę, proszę Państwa, legendarny kapitan Waldemar Heisler. Witamy go serdecznie. Brawo! Oto ten pan zaczynał swoją karierę sędziowską w Pucku. Olala. Może wam opowie taką zabawną historię. Cud jest tu. Witam serdecznie kolegę celarka z Półwyspu Herskiego. Witam proszę wyższe. Chowaj to. Słynny Chowaj. Witam kapitana Różeńskiego, legendę polarnych rejsów. Witamy go serdecznie. Tu koło brzegu wody siedzi słynny kapitan. Wiele razy spotykali, bo nie raz było groźnie, ale szczęśliwie go przyszły z opału. Także kapitanów tu nie brakuje dzisiaj na sali, z czego się ogromnie cieszę. Naczelny pirat Kołobrzegu do nas przybył również, proszę Państwa. Tak, w osobie własnej. No i witamy Mirę Kurbania, która do nas przyszła i będzie miała dzisiaj piękną gawędzą. Witamy ją serdecznie. Można dwa słowa? Pomorska Telewizja Narodowa. Nie, teraz nie, proszę siadać. Proszę Państwa. Do admirała tak mówię. Dziękuję, ale to za zadanie. Proszę siadać.